Okazały mural to oryginalna forma podziękowania i wyróżnienia bohaterów walczących na pierwszym froncie o bezpieczeństwo i zdrowie polkowiczan w dobie pandemii koronawirusa. Policjantka, ratowniczka medyczna i strażak to tylko symbole osób, które w czasie epidemii chroniły na nasze zdrowie i życie. Zabrakłoby tej 200-metrowej ściany dla wszystkich, którym warto podziękować, a to przecież i wolontariusze, ratownicy medyczni, biały personel szpitala, sklepikarze, pracownicy komunalni, którzy zbierali odpady. Sam mural to nie wszystko. Materialnym dowodem wdzięczności dla służb mundurowych jest czek opiewający na kwotę 1 miliona złotych, który trafił na ręce przedstawicieli służb z pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem. To jest wsparcie, które ma dodatkowo wzmocnić i ratowników medycznych, policję, strażaków Ochotniczej Straży Państwowej i również Straży Miejskiej w tych następnych miesiącach, bo trzeba pamiętać o tym, że ten stan epidemii ciągle trwa, że musimy być uważni, ostrożni. Okrągła kwota będzie rozdysponowana na potrzeby polkowickiej policji, straży pożarnej oraz miejskiej i pogotowia. Dzięki temu wsparciu przede wszystkim chodzi o sprzęt typowo specjalistyczny. Zakupimy za to defibrylator, respirator, nosze bariatryczne, dodatkowa porcja kombinezonek, masek pełnotwarzowych, środków dezynfekcyjnych. To jest dla mnie niespodzianka. W tej chwili się dowiedziałem o tych pieniądzach, że samorząd przyznał nam te pieniądze. Jestem przekonany, że wydamy je na dobre cele, bo potrzebujemy bardzo dużo. Doposażenie każdej z jednostek, a zwłaszcza pogotowia, jest niezbędne. Nawet superbohaterowie, aby wyruszyć do akcji i nieść pomoc innym, muszą być znakomicie przygotowani.